słyszę wirusy cokolwiek. No to teraz muszę się tylko jakoś dostać do swojej chaty. A to co? Z czego ci się dało? Chata Skiza. Jak mogłem zaufać temu dupkowi? No hej. Skiza już nie będzie tego potrzebować. Muszę pójść do Adi. Niech opatrzy mi rękę. Nie mogę dopuścić do zakażenia. Wiemy, co to oznacza. Ja już nie wytrzymam. Nic mi nie jest, co się dzieje? Jestem weterynarzem, to się dzieje. Poszłam do szkoły, żeby leczyć końską kolkę i choroby kopyt. Czy to wygląda jak pieprzone kopyto? Adi. Nie, widziałaś, co się stało z buzerem. Nie mogę już. Tutaj tylu rannych, umierających. Adi. Dikon, nie jestem żadnym lekarzem. Jasne, może i nie. Ale mamy tylko ciebie. Czyli Adi nie jest lekarzem. Okej, może nie jest lekarzem, ale i tak uratowała Buzerowi życie. A to już coś. Cześć, Dick. Wiesz, chciałam sprawdzić ładunki, żeby zobaczyć, czy wieczyści ich nie ukradli. A potem wbiłam do Skiza, zobaczyć, co z lądami, ale chyba byłoby szybciej, gdybym przyszła prosto do ciebie. Wynośmy się, Sandriki. Pewnie chcesz wysadzić jaskinię, co? To idę z tobą. Kiedy byłem mały, ojciec znalazł pod podłogą szopę gniazdo szczurów. Chcesz wiedzieć, co zrobił? Nie mam pojęcia. Zaczekał do rana, kiedy wszystkie będą spać, i zatkał dziurę kwałkiem dykta, a potem kazał mi przynieść szlauch. Na koniec powiedział coś, czego nie zapomnę. Powiedział, że najlepiej zabić szczury, topiąc je wszystkie. To chcesz wysadzić zbiornik nad obozem?
czemu nie? Deacon, nie możesz. Chcą wiecznego spoczynku, no to było. Deacon, nie możesz tego zrobić. Z powodu żelaznego Majka? Z powodu pieprzonego rozejmu? Chciałbym poderżnąć Skizowi gardło, ale wiem jedno. Carlos nie odpuści. Wieczyści nie przestaną. I dobrze o tym wiesz. Nie bierzesz tego za bardzo do siebie? A niby jak mam brać? No dobra. Bus, kieruję się w stronę bramy. Gotowy? Zwarty i gotowy, bro. Dobra. Już prawie jestem. Fajny karabin. A tak, mały prezent od Skiza. Przypomnij się, jak będziesz chciał mu go oddać. No, jasna sprawa. A, jebany Skizo. No co zrobimy z tym draniem? Znaczy, chyba nie pozwolimy żelaznemu Majkowi na żaden proces, co? Nie, nic z tego. Dobra, to jaki jest plan? Dość dobrze znam tę okolicę. Sara pracowała w laboratorium na południe od rancha Żelazny Stop. Często tam przyjeżdżałem. Zabierałem ją na land. Uczyłem ją jeździć na bocznych drogach. Jesse, Carlos, czy jak tam się nazywa? Przejął dawne pole golfowe i ośrodek czasowy. Na południu od chaty znajduje się rezerwuar Crescent Lake. Jeśli wysadzimy tamę, woda z jeziora zaleje dolinę i potopi ich wszystkich, jak szczury! Dobry, ale czy chata nie stoi na wzgórzu? Tak, tak. Powódź pewnie zbytnio jej nie zaszkodzi, ale powinna nieźle dojechać resztę terytorium wieczystych i załatwić większość z nich. A, jeśli Jesse przeżyje, nie będzie się nas spodziewał. Właśnie tak! Teraz musimy tylko wykminić, jak niezauważenie dostać się do doliny przy żelaznym stołku. Dowiozę nas tam! Tylko się trzymaj!
No. Wszystko gra? Bywało lepiej. Słusznie. Tuż za tobą. Okej. Musimy kierować się na południe! Jestem tuż za tobą. Ułatwiają nam roboty. No nie. No dobra. Hej, co ty robisz? Pomyślałem, że wezmę ładunki wybuchowe tam na dół i spytam ich, czy możemy ich, wiesz, wysadzić w powietrze. Buzer. Ty zostań tu z karabinem Skiza i osłaniaj mnie, a ja założę ładunki. Hej, czekaj. Nie bój nic, bracie. Strzelaniny to nie moja działka, ale ładunki ogarnę. Ja już to robiłem, Buzer, wiele razy, w Afganistanie i doskonale wiem, co z nimi robić. Dobra. Jak już zejdę, to mów, gdzie iść. Dajemy czadu? No. Spoko. Dobra, to ja idę na wieżę. Powinienem mieć z niej niezły widok na tamę. Zaczekam tu, aż wejdziesz na górę. Dobra. Gotowy? To ruszam. Tak jest. Tylko nie wychylaj się. Jasna sprawa. Buzer! Nieważne. Ruchy, ruchy. Dobra. Już prawie jestem. Widzisz może drugie rusztowanie? Znaczy się tamy? Okej. Już tam ruszam. Dobra. Podkładam pierwszy ładunek. Zrobione. Dobra, przechodzę do kolejnego. Dobra robota, pójdźmy. Oby tak dalej. Zajmiesz się tym. Nieźle strzelasz, Dent. Buz, rusz tę dupę. No co? Podkładam drugi ładunek. Udało się. Jestem trochę zajęty. Załatwisz ich. Zdejmij muzę. Kolejni mnie czyści!
Zajmę się tą buzę. Miałeś jedną rzecz do zrobienia, nie? Robi się, przecież nie stoi tu jak jakaś pała. Nic nie jest? Nie. Nie, chyba nic. O ile czekaj, no, może już wcześniej. Pewne rzeczy się nie nudzą. Nie? Odpaliłeś kawał dobrej roboty. No nie. Kilka razy myślałem, że już po mnie. No, sorry za tamto. O czym ty do cholery gadasz? Tak dobrze nie czułem się od czasu, kiedy... Kurwa.
Pamiętasz ten czas, kiedy horda przygwoździła nas w Tamalo? Tyle, że to nie koniec. Jak myślisz, ilu zabiliśmy? Nie wiem. Sami się o to prosili, nie? Tak, sami się o to prosili. Jak my wszyscy. Dobra, od tego punktu chyba trzeba pieszo. Chcesz zostać? Przypilnujesz, żeby mi wieczyści maszyny nie skroili? Tak, jakoś nie sądzę, żeby to był problem. I chuj z tym. Ale to... To przez Jesse'ego. On chyba chciał odwetu. No to będzie miał jebany odwet. Dawaj, chodźmy do tej chaty. Jak mówiłem, jestem tuż za tobą. Jezu. Tak musiała wyglądać ziemia po potopie Noego. Wody wezbrały i zmyły wszystkich złych. Tak, tyle że Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Niby tak. Ale wiesz, co mam na myśli. Ach, kurwa, więcej wieczystych. Jakim cudem w ogóle przeżyli? Oni nie przeżyli, tylko jeszcze tego nie wiedzą. Dick, po lewej, po lewej! Tak, tak, robi się. Ej! Tutaj, ty sukienczynu! Thank you.
co? Chcesz oberwać? Trofeum. Szukamy Jesse'ego? O tak. Czas skończyć to, co zaczęliśmy. Są chyba nawet bardziej porobieni niż zwykle. Nie ustępujcie, bracia i siostry! Zostali zbrodni! Nie ma mowy, żebyś ty tam wszedł. Cholera. Tutaj. Szlak. Podsadzę cię. Okej, okay, słuchaj. Jeśli coś mi się stanie, to niedaleko stąd jest szlak. Nie, słuchaj. Tam na górze to nie Carlos, okej? Okay? Nie założyciel wiecznego spoczynku, to pierdolony Jesse Williamson. Zawszona, nędzna, obsrana gnida, która ma na co zasłużyła. Jasne? No to zapierdolej już tam. I ubij tego skurwysyna. Czas się ugorzyć, bracie! Czas się ugorzyć! Deacon Central. Ukorzony się z Jesse'ego Williamsona. Ukorzony. Pamiętasz dawne czasy? Jak ty i Buza trzymaliście mnie mocno. Podczas gdy Jack wyparał mi ciało na plecach. Już widzę. Co się dzieje, do cholery? Ścieżka jest dla mnie jasna. No, dla mnie też. Spoczywaj wiecznie, Jesse. Z głowy? Tak, z głowy. Sam bym tego nie ogarnął. Naprawdę nieźle było znowu odwiedzić Syf. Ale w sumie... robienie w gnoju... odchwaszczanie... może to jednak nie jest taka zła fucha. No. Wiesz... Jesse'ego nie ma. Myślę, że ilu zostało. Z tych, których znamy z wtedy. Nikt. Nie został już nikt. Kurwa. Bardzo mi przykro. Tak.
Mnie też. Dawaj, no spierdalajmy stąd. Jak już mówiłem, ja wiem, że od kilku lat nie gadaliśmy. Chyba po prostu pomyślałem, że skoro moja Elizabeth jest z tobą, to pewnie nie ma co ci zawracać głowy moją gadaniną. No, no i jeszcze... Wiesz, jak wszystko poszło w diabły, to... Pomyślałem, że może cię tam nie ma. Albo chuj cię to obchodzi. Wybacz przekleństwa. Chyba dlatego tu jestem. Bo nadal nic nie wiem. Ufam, że słyszysz. I mam nadzieję, że to wszystko jest po coś. Ta cała jebana chujnia. I tyle. Kiedyś pewnie jeszcze pogadamy. Amen. Dick? Tak, Ricky wspominała, że cię tutaj znajdę. Nie, to po prostu stare kolana, rozumiesz? Właśnie dlatego tyle lat się nie modliłem. Nie jestem. Nie często bywam w kościołach. Nawet po tym całym koszmarze w Sherman's Camp. Ale teraz, po tym wszystkim, tak pomyślałem, że cholera, może przyszedł na to czas. Ja nie miałem wyboru, Mike. O, wszyscy mają jakiś wybór, Dick. Dopóki nie zdechną. My albo oni. My albo oni. Zawsze tak jest. Zawsze. Wiesz, czemu skazujemy się na piekło? Bo nie rozumiemy, że zostaliśmy my i ci biedacy łażący w obsranych gaciach i próbujący nas pożreć. Tak właśnie jest. Dobra, wiesz co? Czy ci się to podoba, czy nie? Świat teraz tak wygląda. Tak, właśnie. Modlitwą tego nie zmienisz. Nie da się zmienić rzeczywistości jakimiś pobożnymi życzeniami, Mike. To nie ma związku z życzeniami. Zmieniamy świat. Tak już jest. Robiąc swoje. My wszyscy. Puściłem go. Schizo. Nie ma bata, żeby miał uczciwy proces. Wypuściłeś go. Kazałem mu zmiatać i nie wracać. Jezu Chryste, Mike, czy ty masz pojęcie, jaką akcję odwaliłeś? No. Nie pozwoliłem go zabić. I wiesz co? Całkiem mi z tym dobrze.